Jakie to jest pieralnie głośne. A ja mam 2000 FPS-ów, co mnie pociesza. No, i Eluwi na SM Promie, a to kolejny pierwszy odcinek. O, jest polski! Z głośnej gry, której sobie blisko nie mogę przyciszyć. Czy The Backrooms Lost Tape. To był spontaniczny przypadkowy zakup, ale nie wiem, czy mi będzie żałować tych 12 zł. No i robimy Ice Game Challenge. Wyjem po prostu lody. Chciałem powiedzieć w zimę, ale w sumie już jest wiosna. Dobra, wybierz taśmę i tak, jestem pewien. Taśma Josh. Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Wiem tyle, że backroomsy. I żyłem lody. Sony Carmel, jakby ktoś pytał. A to ja też tu będę grał, czy nie? Jeśli kupiłem grę, żeby tylko oglądać coś, to słabo. Kino. Mi się w realu obsrał. Ej, zestrałem się. Backroomsy. Michael, it's me. The recreation. No cholera, was coś boli, że ja gram w takiej grafice. Ja się zesram. Nie no, ty drzew kryjesz na sterydach. Samotność jest jedną z największych przeszkód do wędrowca. Może stawić czoła, to jest coś poza naszą kontrolą, coś... Coś, która nas pożera, krok po kroku, zabijając nieostrożnych, zanim się zorientują. Jest, śmiem twierdzić, nasz najgłębszy lek i dlatego powinno przyjść. Nic więc dziwnego, że to przeklęte miejsce, które teraz nazywamy domem. Za sposób, by to wykorzystać, ludzkości, neutralna potrzeba towarzystwa. 6. 6 się może przydać. Dobra. Ale to jest kuwa... Ale to jest kuwa creepy, nie? Ale mam fazę. Strzałeczka. Tu słyszę co chwilę jakiś dźwięk. Jak piękne jest takie. O właśnie. Bym coś wdepnął, albo dźwięk jakiś klucz. Co mi się coś wychyliło? To na jakieś światło. Okej. Gra jest z pewnością niepokojąca. To? Ja tak mogę? Outlast. Mam Optifine'a. Okej, zwykłe krzesło. Tak.
Nic dziwnego. Bo tylko krzesło. Okej, okay, zapamiętam i w tym czasie sobie troszkę lodów zjem. Blisko. Czyli mam uważać na krzesła. Okej, okay. Słyszę dźwięk. Sassy krzesło. Dobra, zwiedzamy powoli ten experience. Zone B. Jezu, się wystraszyłem tego światła. Nie podoba mi się ten dźwięk. Notka. A to to. Pięć. Czy przedostatnie jest sześć, ostatnie to jest pięć. Autentycznie jestem zesrany, nie? Podobnie jak w The Beast Inside. Lody mi się topią. Małe szczeliny. To mi się bardzo nie podoba. Ale to bardzo. Miejmy nadzieję, że to tylko lampa. Grzyby. Podmoknięty teren. Ewidentnie coś tu pierolnie. Dziadek od prawdziwków. To po co tu? Nie mam pojęcia. Wazon. Grzyby nie zabijajcie mnie, bo się zesram jak nigdy. W tym miejscu panuje dziwna wilgość. Dywan jest... Dywan jest mokry w tej części. Byłam bardzo głodna, więc zjadłem jednego. W
teraz moje ciało nie przestaje swędzić. Swędzę tak bardzo, że powstają siniaki. No, nawet na mojej głowie. Okej. Mogę zjeść? Bardzo ładny. Tylko raz widziałem, jak te drzwi się otwierają, kiedy światło były czerwone. To chyba nie jest za dobre info, nie? Dlatego ja sobie troszkę... Pyszne lody. Wcale nie tak, że 5 minut siedziałem tu jedząc lody. Dobra. Biegamy. Musi być experience. Nie, fajne dźwięki tam słyszę. Ale idziemy się tam udać. A jednak nie, to był prank. Co to kur... Ale się zesrałem. Czemu tu jak wchodziłem, to był taki dźwięk, jakby biegło coś małego za mną? Teraz nie było... Ej. Może faktycznie... Ja... Przysięgam, że się postram. Naprawdę. Naprawdę się postram. Krzesła. Takie pomieszczenia są konieczne? Okej. Po pierwsze, to jest bardzo niepewne i bardzo pewne. Niepewne, bo z każdej strony możecie coś za dupsko wziąć, a pewne, bo masz łatwą drogę do spieprzania i widzisz, skąd coś idzie po twoje dupsko. Ja sobie skorzystam z tego ułożenia. Mówili, zagraj w backroomsy. Będzie strasznie mówili. To co? Gra dla dzieci. To się nic kuźwa nie dzieje. Notka. Chwila. Jezu, ale schiza. Zsrałem się. Czy tam... Czy ja tam aby czegoś nie widziałem? I don't know. Trójka jest trzecia, okej. Wskażesz mi drogę? Nie, dobra. Szczerze myślałem, że pierw to jest początek, przy którym byłem. To jest całkiem możliwe. Myślałem, że ktoś tu manekina po prostu postawił. Ale, że była inna notka, to wydaje mi się, że nie. Tu jest kolejna notka. Dalej nie znaleźliśmy drzwi, gdzie mamy wpisać kod. O Boże!
Ocean jest nadzieją, że... Dobra. Będę tylko czytał śmieszne rzeczy, wy sobie to przeczytajcie, a będę jadł. Okej. Okay. Czyli wiemy tyle, że nie wiemy nic. Ale? Moje info? O czymś... Słyszy pan, że dupsko? Się utwierdziło. Okej, okay, no co? Komputerki... przedłużacze... Polska po prostu. Kable poplątane. Chwila. Co? Czemu one wszystkie do siebie są podłączone? Czy jakiś alarm, dobra. Ta podsumuje. Mamy... Chwila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześciocyfrowy kod. I mamy... Niewiadomą trójkę. Czyli trzy liczby nam brakuje. Mamy niewiadomą, niewiadomą, mamy trzy, niewiadomą i 6-5. Na końcu. Tam gdzie słyszę sygnał. Tam widzę strzałkę. On mówiłby się... Wywołać do... Czy mi się ekran zwęził? Mam takie wrażenie, jakby mi się ekran zwęził. Nie, ja tu nie by... Nie no, byłem tu. Co? Nie, no jest tam notka na ścianie, byłem tu. Wydaje mi się, że nie powinienem biegać w tych okolicznościach. Póki nie słyszę, że coś biegnie za mną, to biegnę. No, też tu byłem. To jest mój początek. My poszliśmy... Chyba tam, z tego co pamiętam? Spójrzmy tu. Te lampy są sas. Ten dźwięk, jak ja biegnę, ten dźwięk
kluczy czy czegokolwiek, to jest tak cholernie creepy i niepewne. Nie, no tu też, tu będzie była ta szpara. Ja też bym może faktycznie za tymi strzałkami. Jak mnie coś zje, to trudno, nie gram. Liczyłem, że coś się stanie. No się nie chciałem, ale liczyłem, że jakiś potwór przyjdzie. To chyba nie było wtedy takie głośne. Jakiś potwór przyjdzie mi wpierniczyć, a tu nic. Sas. No i tu nic nie było. Tam było. No ale tu. Tu też nic nie było. Z tamtej strony. Znowu to było, ten dźwięk. To jest po prostu mój opóźniony dźwięk wbiegania tu. Ale to jest tak kurna strasznie. Straszne. O! Ma to sens. Ale podejrzewam, że jak to inne wymiary. Pozaścienne. To, że tu też grasują inne potwory. A ja muszę lody zjeść. Lodowe te lody. Takie lodowlane. 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 XC. Nic je tu na się zajebać nie powinno, nie? Okej. Sas, ale mamy notkę i pańczyna, Spider-Man. We mnie też. Matematyka. Najgorsze gówno, jakie tylko może być. Nie ma większego gówna niż matematyka. Co za chore miejsce. Plakat, kurwa. Deja vu. Deja vu, area. This is your first hair. This is... FC something says. Ah. Że... Deja vu. Deja vu. Okej, tu jest notka? Nie. To myślałem, że to jest notka, ale wiecie, to nie jest chyba jedna notka. Jakieś rły. Regały. Twistały. Jestem w kartonie. Kartoni. Ja pier. Dobra. Wyłączam. Nie, w sensie to było niespodziewane. To jest kurna ciemno.
domyślam się. Po pierwsze, mogłoby tu samo coś chodzić. Naturalnie, jakiś potwór, no nie? Ale zakładam, że raz, już dawno byśmy go spotkali, dwa, byśmy go wciół razy słyszeli. Ani to się jeszcze nie stało. What is this? What the fuck? A jak idziemy za strzałkami, to jest ten taki etap a la checkpointa, który właśnie czytuje takie różne rzeczy. Restricted area. Co to kurna jest? What the fuck? To jest to laboratorium. Hasło do komputera. Hasło do komputera jest rozproszone wszędzie w tym miejscu. Czyli 9. Dwóch liczb nam brakuje. Tak czy siak, nie mogę tu tego wpisać. STP. Dobra, a zamknij proszę. To może... Brakuje nam trochę tego, no. Proszę tak nie robić. Takim graczom jak ja. Dobra, wiecie co? I'm done. Nie. Po prostu nie chcę, by to trwało x godzin. To raz, a dwa, no trochę się sram, no i też, no co, no mamy szukać tylko kod i tyle, więc... Jeśli chcecie kontynuację... No to piszcie. Może podejmę jeszcze jakieś próby tej gry, ale wątpię. To raczej była taka gra, no zagram zaraz. Więc no, tyle, Eluvina, cześć.